Są to zajęcia ze znanym sportowcem, akurat w dniu dzisiejszym z piłki nożnej. Dla dzieci, młodzieży z całej gminy. Forma takiego spędzenia czasu i zagospodarowania tego czasu dla dzieci z gminy wydawała się atrakcyjna. Do tej pory nie było czegoś takiego organizowanego, zajęcia ze znanymi sportowcami. Mam nadzieję, że w przyszłych latach to się będzie tego kontynuacja i będzie cieszyło się jeszcze większym zainteresowaniem jak do tej pory. Do góry, od czasu tylko patrzymy i do góry. Zostałem zaproszony na poprowadzenie zajęć z dziećmi 10, 12, 14 lat. Nasze stowarzyszenie też brało udział i było odpowiedzialne za szkolenie dzieci w Akademii Orlika, także byli reprezentanci i ja również brałem udział w takich zajęciach, gdzie brał udział dzieci od 6 do 8 lat. Także sądzę, że powinien sobie poradzić. Myślę, że to jest rzecz normalna, że dzieci lubią sport, lubią spędzać czas rywalizując ze sobą. Ja też przechodziłem ten okres, gdzie z kolegami spotykaliśmy się na boisku, w szkole, na zajęciach WF-u, na zajęciach szkolnego klubu sportowego, także jest to najlepsza forma chyba spędzania czasu. Myślę, że jest o wiele korzystniejsza niż cały czas siedzenie przed komputerem. Byłem 4 lata trenerem reprezentacji Polski Juniorów. Myślę, że nikt mnie do tego nie zmuszał. No ważne jest, żeby spędzić miło czas, żeby dzieci miały miłe wspomnienia. Żeby te zajęcia były ciekawe. To jest najważniejsze. Uśmiech dzieci po zajęciach jest najważniejszy.